Miło mi gościć Jacka Rozenka, aktora, reżysera, trenera biznesu, coacha. Jednym miło słowem, człowieka orkiestra. Człowiek, który uprawia zawód aktora. Bardzo lubi biznes, więc robi różne projekty. Biznes. No właśnie o to chciałam zapytać. W twoim życiu najpierw pojawiło się aktorstwo. Skąd się zatem wzięło zainteresowanie sprzedażą, biznesem? To tak myślisz, że się pojawiło aktorstwo, bo wcześniej inne rzeczy. Była filozofia, pedagogika. Pracowałem dużo też fizycznie od 13 roku życia, więc tam dużo rzeczy się bardzo pojawiło. Takim pierwszym zawodem był zawód aktora, ale równolegle oczywiście robiłem inne rzeczy. I przez przypadek trafiłem do tak zwanego biznesu, bo wtedy nie było biznesu. To były początki przemian i biznesu. Ja byłem w Akademii Teatralnej, wtedy to była Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i jakiś trener zachorował. Mój znajomy akurat znał tego trenera i wiedział, że ja jestem w Akademii Teatralnej. Tak sobie pomyślałem, to dotyczyło autoprezentacji, że ona tam w tej szkole, to ludzie tam uczą takich różnych figurników, to on tam im pokaże coś z głosem, więc wszedłem, absolutnie nic nie wiedząc o temacie, ale mając już doświadczenie z pedagogiki, byłem instruktorem, czyli trochę miałem doświadczeń, więc wszedłem, zorientowałem się, czego oni potrzebują, no i to im mniej więcej dałem i to był pierwszy dzień tego szkolenia, w którym on zachorował, było dwudniowe szkolenie i oni poprosili, żebym został jednak tego drugiego dnia. I tak od tego czasu nie wychodzę z sali szkoleniowej. A skąd sprzedaż? To już trwa parę lat. Bo ona jest prosta, bardzo, ale potrzebna. Ta sprzedaż jest dla mnie ważna, bo ona jest takim bardzo diagnostycznym elementem, więc bardzo często w tych firmach, w których pracuję i się cieszę jakimś zaufaniem, to ta sprzedaż bardzo często jest takim pierwszym zapalnym punktem, no i tam trzeba coś zrobić, pomóc jakoś, wyszkolić albo doradzić coś, albo jedno i drugie, albo jeszcze trzecie w ogóle, bo nie wiadomo co, więc trzeba po prostu usiąść i pogadać. Więc co za tym idzie, ta sprzedaż się ciągle przewija przez lata i wydaje mi się, że pracując w tym biznesie lat 18, w sprzedaży w szczególności, to trzeba być wyjątkowo nieinteligentnym, żeby nie zobaczyć pewnych powtarzających się wzorców. Ale mam ogromne doświadczenie obserwatora z zewnątrz i coacha. Coacha, czyli takiej osoby, która pracuje z dyrektorem sprzedaży i ma ciągle z nim rozmawiać, dlaczego coś działa albo nie działa, co on robi z tym, dlaczego to robi, co w końcu zaczyna działać, a co nie działa. No to po 18 latach siłą rzeczy, że przychodzą jakieś refleksje. A do tego jeszcze dochodzi to, że jak już coś tam wiem, no to to jestem dosyć często proszony, żeby tą sprzedaż poprawić poprzez warsztaty, więc chodzę i rozmawiam z doradcami, z sprzedawcami, co oni mogą zmienić w technice sprzedaży, żeby ona była skuteczniejsza. I najczęstszym problemem jest to, że oni nie mają techniki. Jeżeli ktoś im nie daje dobrej, wiarygodnej techniki, to jak oni rzuceni na rynek na Boga mają sobie dać radę sami? To jest trudny temat. Po prostu wymagają wsparcia i bardzo, bardzo precyzyjnego zarządzania i mam bardzo dużo case'ów, przykładów, studiów przypadków, takich, które się zakończyły sukcesem, kiedy jednak angażowanie dużej energii, inteligencji w takie działy po prostu się bardzo opłaca i fajnie pracują. No a właśnie wracając do tej techniki, czy trzeba być handlowcem, żeby uczyć skutecznej sprzedaży? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ja sprzedaję bardzo dużo, bardzo dużo. I dla siebie, i dla swoich klientów, więc mam takie poczucie, że jestem praktykiem. I to potwierdzają ludzie, z którymi ja pracuję na sali. O co do zasady wchodzę na salę i mówię, o aktor, sam wie o sprzedaży. No to jakieś potrzebujemy 10 minut, żeby się dogadać, a potem już jest bardzo fajnie. Jak wchodzę na salę szkolenia, co do zasady ludzie chcą wiedzieć, że ja się znam na tym i że rozumiem to. Nie interesuje ich, czy ja się gdzieś o tym przeczytałem. Więc w tym sensie pewnie warto, żeby ich nie obrażać. W trakcie Kongresu Sprzedaż 21 kwietnia w Warszawie będziesz mówił o etyce w sprzedaży. Czy te obserwacje rynku skłoniły Cię do zajęcia się tym tematem? Dwie rzeczy. Wychowanie moich rodziców i obserwacja rynku. Skoro mamy, pracujemy w biznesie, dlaczego mamy tego nie robić etycznie? Natomiast myślenie w kategoriach zbudowania relacji, dostarczenia komuś takiej wartości dodanej, po którą on będzie chciał wracać i płacić nam wysoką marżę, podkreślam, wysoką marżę, moim zdaniem jest zawodową sprzedażą. I wtedy jest fajnie. A ta marża powinna być zbilansowana poprzez wartość dodaną dla klienta. Mało tego, nie tylko zbilansowana, ona powinna przynosić pozytywny ROI, zwrot z inwestycji. O to zaufanie też klientów chciałam zapytać. Czy w czasach dosyć ostrej konkurencji, ale jednak też coraz wyższej świadomości konsumentów, jest jeszcze miejsce na nieetyczne działania? Jest, mnóstwo. To jest zdecydowanie skuteczniejsze na krótką metę. Na krótką metę. A kto myśli dzisiaj w kategoriach długiej mety?
biznesie pracuje mnóstwo najemników, w zarządach, fajnych ludzi inteligentnych, którzy są na 2 lata, a potem gdzieś indziej. Gdzie jest perspektywa 20 lat myślenia o ludziach, z którymi się pracuje, o klientach? Perspektywa 2 lat, dywidendy, swoich korzyści, takiego zbudowania pozycji, żeby potem skoczyć gdzieś, być może do innej firmy. Potrzeba ludzi, którzy będą sprzedawali etycznie, nie tylko dlatego, żeby zwiększyć sprzedaż, ale tylko dlatego, że, ale również dlatego, że warto. To nie jest tak, że jak będziemy sprzedawali etycznie, to na pewno będzie lepiej. To nie jest prawda, to jest mit. Ale można sprzedawać i trzeba sprzedawać etycznie i trzeba sprzedawać lepiej. Trzeba budować kulturę, w której sprzedając etycznie po prostu mamy większą paletę możliwości. Będziemy robili większą ilość usług, więcej produktów, więc per saldo dla rynku. W tym sensie możemy powiedzieć tak, opłaca się. I jeżeli ten biznes wyedukowany, mądry, czy my będziemy mądrzy w biznesie i będziemy pogłębiali w ludziach doświadczenie i wiedzę i relacje, to zbudujemy takie biznesy na 30-40 lat, w którym ja jestem dumny i zadowolony, że jestem w jakiejś instytucji finansowej i chcę, żeby moje dzieci tam były. I to uznaję za zdrowy rynek, gdzie najlepsi naprawdę mają szansę najlepiej zarabiać i najlepiej funkcjonować, o ile będą mieli dobrych menadżerów, którzy są gotowi na taki przeskok. Dziękuję w takim razie za rozmowę i zapraszamy na kongres. Zapraszamy na kongres.